kobiety! O tak! Vanilla! To Vanilla! Siema, jestem Michał Dziedzic, a to jest program Pudelko. I dzisiaj z nami taki ziomeczek, no hej, cześć, Michał Gała. Cześć, no ja. No cześć. Cześć, ale to może tak wiesz, na samym początku jestem w twoim programie. No cześć. Prezent ode mnie. Ojejku, dziękuję. To jeszcze... On szczeka, znaczy tak mówili w sklepie, ale nie wiem, czy to prawda. Pudelek. No. Kurde, stary, wiedziałeś, gdzie przychodzisz. No jaki research. Super, no to jest, widzę jakiś syn tutaj, mały. To jest ojciec chyba. To jest ojciec? To jest ojciec, to jest. To jak zamawiasz na AliExpress, to tak przychodzi. Tak, oczekiwania, rzeczywistość. Ale dziękuję, wzruszyłem się, naprawdę. No właśnie widzę, że ci łezka poleciała. No, poleciała. Kochany, to wracaj do budy na razie. Co ty masz tutaj na głowie? Ogólnie wczoraj przeszedłem, to mogę oficjalnie powiedzieć, przeszedłem chrzest domu X. No i musiałem... Na czym polegał ten chrzest? Musiałem, no było kilka wyzwań. Jednym z nich właśnie, tak jak już tutaj zauważyłeś, było rozwalenie 30 jajek. Baniakiem. 30? Ale że ktoś ciebie rzucał tymi nie, jajami? Nie, sam sobie tak wiesz. Do Michy, nie? Bo musiałem potem ciasto zrobić. Wszystko zobaczyć w internecie. To była jakaś jajecznica, czy... Nie, ciasto. Ja musiałem zrobić, bo te mąka, wiesz, no wypieki, no mówię, MasterChef byłem to... Gały. Tak. No z gały, można tak powiedzieć. Grubo, no, dobra. Trzeba. Mam nadzieję, że dorównamy tutaj, jeżeli czarno. Chodzi o poziom kreatywności. No wydaje mi się, że będzie na tym samym. A jedziemy. Dawaj, Gała. Szybka rozgrzeweczka. Uuu, i bez zastanowienia, ci, sexy tam ci się porobiło w tym pudelku. Czekaj, to jest ten? No, co to jest? Żebyś nie zdecenował. Teraz jakaś bomba odpali. No jakieś światełka pewnie, świąteczne, tak? Coś takiego? No, tak. Czekaj. Jeszcze kombinujemy. Aha, tutaj jest moja ręka. No, to jest twoja ręka, tak. Coś się włącza i wyłącza. Na pewno nie jest to TNT, bo już by nas tu nie było. Bang! Ale co to jest dla tych? Co tam wisi? Coś jakieś... No. Jakaś uprząż. Uprząż? Robi się ciekawiej. Tu jakaś trytytka? Nie. Tu jakaś... Trytytka? Czekaj. Pierwszy raz słyszę takie słowo. No to taka... A nie, wiesz, to potem ci wytłumaczę. Co to jest trytytka? No jak coś chcesz związać, to wiesz, trytytka. No to jest taka tasiemka. Nie wiesz, serio? Nie wiem. Ja ostatnio tłumaczyłem mamie. Dobra, moja mama ma tam prawie 50 lat, ale ile ty masz, chłopie? Ty wyglądasz 65. na 10. Czemu ty w ogóle prowadzisz ten program? No, ja tu miałem nielegalnych pracowników. Czekaj. A tu nie stawia się ręki? No, albo coś innego. Głowę? No, też można. Tego się używa w nocy dziewczynom? Gdzie się używa? Czego? W sypialni? Nie, to nie jest jakiś gadżet. Można. Też można. No tak? No, ale myślałem, no, że dobry bardziej... drop. Myślałem, że bardziej, wiesz, te sfery takie intymne, nie, z dziewczyną, że coś się... Ale bardzo. Ale ja, wiesz, no, ja jestem w tym zielonym, to co ja mam ci powiedzieć? Jasne. Czekaj, teraz co zrobiłem? No, ta trytytka ci się... Nie, no to nie, to jakiś nie, ten trytytka, no nie wiesz, serio, co to jest? Nie wiem, co to jest, dalej. Nie wytłumaczyłeś mi. No dobra, w co wsadziłeś łapy, bo ty tam masz całe dłonie. No nie, a worek, wór jakiś świętego Mikołaja? Nie, w ogóle nie. Nie wiem, naprawdę, no nie wiem, ciężko mi... No, jedna ręka, druga ręka, jest włącznik, to się świeci. A podpowiem ci rozmiar, to jest emeczka. Emeczka, no. Czyli na pewno bym w to nie wszedł, gacie. Po tacie. Majtasy! Majtasy! Dobre! Majtasy świąteczne, stary, oh, no! Oje! Yeah. Oh, yeah. Mogę jeden wyciągnąć? Możesz je wyciągnąć! Dawaj, pokaż. Patrz! Zerwę! Widzisz? Majtasy świąteczne! Jakie nosisz majtki? Dawaj, przyznaj się. No ja teraz nie mam. To dawaj. Nie ma. Poszedł się przebrać. Normalnie poszedł się przebrać. Michał Gała robi striptease dla Pudelka. To się dzieje. Special, last Christmas, I gave you my heart. The very next day, Nie wierzę. We can't save me from tears. I'll give it to someone special. Brawo! Bez butów, ale z pudelkiem. Jedziemy? Lecimy, no. Ciekawe, czy będzie znowu stiki, kurde. Co za świt? Dobra, uwaga, odliczaj. 3, 2, 1. Ciach! A czemu coś znowu małego? Czekaj, co to jest, kalkulator? Mały, ale wariat. Jak mój. No. Jezu, to jest jakaś konsola, tak?
Coś do grania? Tak, do grania. A jak to się nazywa? Czekaj, Nintendo? Nie. Nie jest to Xbox. No to na pewno. To na pewno. Ani PlayStation. Nie, no nie wiem, a chociaż powiedz, czy przeszedłem tą grę. Nie, jeszcze nie, w ogóle skułeś trzy razy. Dobra. Aha, nie odginaj. Dobra, no nie wiesz, jak się nazywa taki przedmiot. Nie wiem, PSP coś, no nie, ja nie gram na takich rzeczach. W ogóle nie gram. Ja gram nic? Na nerwach i to na przykład twoich teraz w tym momencie. To prawda. No. To nie. Nie wiem, poddaję się, stary, naprawdę. Game Boy! Mordo, no nie wiedziałeś, to jest Game Boy, no. Nie wiedziałem, no. Kurde! Ja na tym Game Boyu odparam jedną fajną grę. No. Nazywa się Fame Tinder. Dobra, Game Boy. Dawaj, odpalaj się, okej? Okay, dobra, działa. O kurde, zaczynamy! Let's go! Fame Tinder! Dobra. Ciach. Prawo. Claudia El Dursi. Co, tak szybko? No. No to moja mama. Mama? Mama. Ty byś mamę na randkę wziął? No w sumie czekaj. Bo to jest Tinder, no ale ona nam gotowała w Top Model. Więc na radkę bym ją wziął, bo nie musielibyśmy chociaż płacić za jedzenie, bo przyszłoby z garem, nie? Z bigosem na przykład. To prawda, to jest mądra opcja, no. Bardzo no. Mądra. Weronika Sowa. To jest Friza chyba, tak? Tak, Friza dziewczyna. Naprawdę? No ładna, no. No. Ładna, no bardzo ładna dziewczyna. Była u nas zresztą w programie. A nie zlała się z tym? No po chyba trochę zlewały, tak. Tak myślałem. Czyli na prawo. Na prawo, no. A jakieś przesłanie do Friza w takim razie? Skoro kiedyś może się mówić z jego dziewczyną. No to kiedyś musielibyśmy się poznać, nie? Wypadałoby w sensie, wiesz, jak już wejdę z kwiatami i powiem, Vera, dawaj na ten, nie? No to powiem, o, siema, Fris, jestem Michał, porywam twoją dziewczynę, nie? Tak mniej więcej by to wyglądało. Fris, mówimy do ciebie, tak. No, mówimy do ciebie. Zrób coś z tym. Okej, okay, kolejne nazwisko. Julia Wieniawa. Nie wiem, kto to jest. Nie wiem, naprawdę, no to na prawo. Na lewo. No bo jakbyś mi pokazał, jak wygląda, chociaż nie ukrywam, ten Game Boy na pewno działa. Nie wiesz, jak wygląda Julia Wieniawa. Nie wiesz, kim jest Julia Wieniawa? No nie wiem. Naprawdę? No naprawdę. Nie wiesz, okej. Okay. No dobra. Dane. I Majewski. Znaczy, no muszę sobie. Ale razem zatrybić. W tandemie byś nie, 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 randkę? Tylko mówię Dane, nie, jest Majewski, czyli znowu ta sama opcja. Idę z kwiatami, cześć Dane. Oj, Majewski jest, nie powiem, postury trochę bardziej takiej dynamicznej i no... No na pewno bym mnie nie puścił na tą randkę i wylądowałbym gdzieś, nie wiem, na Sorze. Na Sorze albo no właśnie na Ojomie, nie? Na Ojomie. Dobrze, moja mama pracuje w szpitalu, więc by się mną zajęła, więc i tak na prawo. I tak na jestem prawo. Jestem ryzykantem. I ostatnia opcja, że jak game się zagrzewa tutaj. No. Spocił się. Marta Linkiewicz. Marta. No nie, na prawo, bo przeszła metamorfozę i to taką, wiesz, tak jak wyglądała, jak prowadziła tryb życia, teraz walki i te takie inne... Czynniki? No, jestem na tak. Na tak? Przechodzi dalej, nawet do finału, złoty przycisk. Detonator był, później Game Boy, teraz kurde nie wiem co będzie. To się okaże! To co? Jedzonko jakieś. Czy chodzi o żarcie? No, coś z jedzeniem było. No, ale co to jest? O, fajnie. Czekaj, co to jest? Jak ci się spodobało? Cacy, jedzenie, cacy. Dobra. Dziękujemy za jedzonko. Czekaj, co to jest? Czekaj, wezmę jeden na lewo. No. O fu! Ojej! Jakiś krokiet? Nie, coś... A, wiem! Krokiety, no bo na święta się krokiety robi, tak? Naleśniki, tortilla. Mleko, jajko, budyń. Nie? Nie wiem. Aj, grzybami zajechało! Dobre, grzybami zajechał! Krokiety! O, tak! Dobra, znaczy, dobra. Smaczne? Czy było odgrzewane? W ogóle nie, to jest surowe. To jest w ogóle z marketu najtańsze. Raz się żyje, nie? To ostatni raz, kiedy widzicie gałę żywego. Napatrzcie się. O! Dobra, no, to się rusza, no wiem. Nie mówię, że to się rusza, ale gryzie. Ale gryzie. O, w końcu. Dawaj, gała. Weź te łapy i wsadzaj. Ja wiem, rękawice bokserskie, ale knockout, będzie Tyson. To był knockout, najszybsze zgadywanie w tym programie, przez ten program. Fajnie. No tak, mordo, no dawaj. Dawaj, sparring. To co za uszy, żeby nie było, ja mogę wejść. To jest szermierka bokserska. Dawaj, gała. No, zobacz. Fight! No, jesteś na to gotów? No, dawaj. Wiesz, że jestem modliszka? Ale ty jesteś w tych skarpetach, to jest ci łatwiej. Ja muszę w tych buciorach. Dobra, no, dawaj. No, dawaj. No nie, ja... Dawaj, nie, to... Dobra, gość nie żyje. Koniec programu. Dziękuję, że byliście. Dzięki, że byliście. Subskrybujcie, lajkujcie i piszcie w komentarzach, z kim powinniśmy stoczyć kolejny pojedynek.